Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się przed galerią P25, co oznacza, że dzisiaj Studio Edukacja prosto z Zespołu Szkół Informatycznych, bo tutaj realizuje się młodzież na kierunkach artystycznych, mundurowych i sportowych. Zapraszam na ciekawe spotkania. Moimi Państwa gośćmi są Julita Rzepka z Liceum Sztuk Plastycznych i Arkadiusz Herman z Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego. Dzień dobry. Dzień dobry. Młodzież chce do Państwa szkół, klas, ale są jeszcze wolne miejsca, a zatem jest dodatkowy nabór. Tak, dodatkowy nabór 28, zapraszamy serdecznie o godzinie 9. Drugi termin zrodził się właśnie z tej sytuacji, że wynikło to z potrzeby tutaj właśnie uczniów i kandydatów i zapytań oczywiście, więc dlatego wyszliśmy z taką inicjatywą, z taką dodatkowym terminem, z czego bardzo się cieszymy, czyli wiemy, że chcą po prostu z nami tutaj współpracować. Więc... Bo żeby dostać się do Państwa klas i szkół, nie wystarczy po prostu pokazać wyników egzaminów ósmoklasistów i świadectwa. Zgadza się, ponieważ na przykład w Policyjnym Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku trzeba przejść egzamin wstępny. Egzamin ten polega na tym, że kandydat musi przejść test sprawności fizycznej zarówno do klasy o profilu policyjnym, jak również do oddziału przygotowania wojskowego. Jeżeli chodzi o ten egzamin wstępny, to są takie 4 próby sprawnościowe, gdzie bada się u kandydata takie cechy motoryczne jak szybkość, zwinność, koordynację ruchową. To są 4 próby, rzut piłką lekarską, dziewczyn mają 2 kg. Chłopcy 3 kg, uginanie ramion w podporze, czyli tak zwane pompki, przepraszam. I tutaj jest też takie ułatwienie dla dziewcząt, że mogą to robić z kolan. Następna próba to jest bieg zygzakiem ze zmianą kierunku ruchu, taki bieg po kopercie zwinnościowy. No i ostatnia próba to są brzuszki tak zwane, czyli siady w ciągu 30 sekund. No i jeżeli kandydat z tych 3 prób osiągnie pozytywne wyniki, to jest przeliczana wszystko na punkty, no i na tej podstawie bierze się najlepszych kandydatów. Trochę to wygląda jak przygotowanie do olimpiady, ale powiedzmy sobie szczerze, ktoś, kto nie wagarował, nie uciekał z WF-u, powinien sobie poradzić z takim egzaminem sprawnościowym. Oczywiście, ponieważ to są takie próby, które na co dzień uczniowie mieli w szkole podstawowej w ramach zajęć wychowania fizycznego, tak więc nie powinni mieć z tym żadnych trudności. Jedynie co, to muszą jakby się bardziej sprężyć, zrobić to jak najlepiej, tak żeby uzyskać jak największą ilość punktów. I to jest jedyny egzamin wstępny, który kandydaci na uczniów do szkoły z klasami mundurowymi muszą przejść, czy jeszcze jakaś wiedza teoretyczna też? Nie, to jest tylko ten egzamin wstępny, typowy egzamin sprawnościowy. Natomiast, żeby się dostać do naszej szkoły, to oczywiście bierze się pod uwagę jeszcze inne elementy w ramach rekrutacji. Ten egzamin ósmoklasisty, tutaj bierzemy pod uwagę właśnie zdobyte punkty przez tego kandydata. Bierze się też pod uwagę oceny ze świadectwa. Tutaj przede wszystkim 4 przedmioty są brane pod uwagę. Jest to język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie i przedmiot wychowanie fizyczne. Dodatkowo kandydat może również zdobyć punkty za to, że na świadectwie ma wpis o takich szczególnych osiągnięciach, jeżeli brał udział w jakichś olimpiadach, w zawodach sportowych, jak również jeżeli jego świadectwo jest świadectwem z wyróżnieniem. Za to wszystko otrzymuje punkty i jeszcze bierze się pod uwagę zachowanie ucznia w szkole podstawowej. Jeżeli to zachowanie było bardzo dobre, wyróżniające, no to wówczas... Posłuszeństwo w pewnych klasach jest bardziej brane pod uwagę. Ale żeby dostać się do szkoły artystycznej, chyba podskakiwać i przysiadać nie trzeba, ale trzeba mieć inne kompetencje. Tak, tutaj muszą właśnie kandydaci się wykazać właśnie wiedzą, ale też techniką plastyczną, bo egzamin się składa z rysunku, z malarstwa, z kompozycji, czy trochę rzeźby tutaj będziemy mieli i chyba trochę najważniejsza teczka projektowa, która nam najwięcej powie o kandydacie. Do teczki. Czyli młody człowiek powinien przyjść z pracami, które już wcześniej namalował, narysował, stworzył.
Tak, które właśnie wcześniej wykonał. Raz, że prowadziliśmy konsultacje w tym czasie, więc też pracę mogą jak gdyby też wykorzystać i przynieść. Oprócz tego właśnie są trzy sztuki dokładnie z rysunku, trzy sztuki z malarstwa i dowolna ilość na przykład z fotografii albo innych technik plastycznych, które gdzieś wykorzystywali. Dyplomy też są bardzo ważne z konkursów. I to jest chyba taka najważniejsza rzecz dla nas, bo wtedy jak gdyby, mamy największą wiedzę na temat tego ucznia. Jak pracuje, jak pracował i jak właśnie na tym egzaminie tutaj sobie poradzi. Także. Nie każdy absolwent szkoły plastycznej, szkoły artystycznej zostaje Olgą Boznańską czy Pablo Picasso. Jakie kompetencje zdobywa się podczas kilkuletniej nauki w tej szkole, które mogą się przydać, no właśnie, nawet jeśli nie zrobi się ogólnoświatowej kariery artystycznej. No właśnie ta szkoła daje im ogromne możliwości, bo rzeczywiście mogą się znaleźć w każdej dziedzinie, bo poprzez 5 lat nauki tutaj w liceum zdobywają wiedzę właśnie z zakresu fotografii, filmu, aranżacji wnętrz, wyrobów artystycznych, rysunku właśnie malarstwa, także naprawdę mają ogromną skalę tutaj, jeżeli chodzi o świat i o działalność. I zawodowo sobie w życiu poradzą. Jak najbardziej, tak. No z mundurowymi klasami chyba problemu nie ma, tutaj wiadomo. Tak, oczywiście, bo powiedzmy sobie szczerze, że u nas w szkole mamy rekrutację, a taka podobna rekrutacja obowiązuje na przykład do policji. Również każdy kandydat, który chciałby pójść do wojska, również musi przejść testy sprawności fizycznej. Tak więc mamy też okazję jakby już tą młodzież szkolić i przygotowywać tego, to, co ich w przyszłości czeka, te sprawnościowe egzaminy. Tak więc to też jest taki element dodatkowy dla nich, jeżeli chodzi o tą ich przyszłość. Także myślę, że to jest bardzo potrzebne. Z jednej strony nam łatwiej będzie się prowadzić zajęcia z obszaru wychowania fizycznego, ale z drugiej strony też ten kandydat ma potencjalnie w przyszłości większe szanse dostać się do służb mundurowych. A to pewna robota. Tak, na dzień dzisiejszy jest to praca dość pewna. Jeśli młodzi ludzie marzą o tym, by artystycznie się wykazywać albo ciągnie ich do munduru, no to przybywajcie tutaj. Przybywajcie na dodatkowe sprawdziany, tak, egzaminy. No i bądźcie przyszłymi artystami, bądź przyszłymi mundurowymi. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. Z nami jest Bartosz Pakuła, nauczyciel cywil, ale świeżo po przeszkoleniu wojskowym. Tak, dokładnie. Co to było za szkolenie? To było szkolenie metodyczno-instruktorskie dla nauczycieli klas mundurowych. Odbywało się ono w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Dotyczyło ono obsługi broni, składania, rozkładania, zasad bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane na strzelnicy nie tylko wojskowej, ale również na strzelnicach cywilnych, elementy ratownictwa wodnego i przeciwchemicznego. Strzelaliście także? Strzelaliśmy na nowym sprzęcie, znaczy na nowoczesnym sprzęcie, to znaczy na śnieżniku, czyli na symulatorze wirtualnym. O tyle ciekawie, że no bez użycia ładunków wybuchowych miotających, ale ze scenariuszami opartych na misjach wojskowych, więc można było przećwiczyć sobie nie tylko strzelanie do celu, ale w konkretnych sytuacjach. Daje ten symulator taki klimat takiego strzelania właśnie wojskowego, czy to jednak jest bardziej świat wirtualny? Daje, ponieważ strzelnica jest tak zaaranżowana, żeby jak najbardziej oddawała no, realność świata zewnętrznego, że tak się wyrażę, realnego. I tutaj i w ruchu, więc ten obraz się porusza, obraz jest bardzo duży, więc naprawdę to wygląda bardzo rzeczywiście. Adrenalina? Adrenalina jest, na pewno. Ile osób uczestniczyło w tym kursie? Skąd byli ci nauczyciele? Bo nauczyciele byli z całej Polski, około 20 osób było na tym kursie. Mniej więcej zawsze na kursach w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej jest około 20 osób, takiej grupy. Z całej Polski naprawdę, tutaj nawet z południa Polski, z Sosnowca, z różnych miejsc byli. Taki panuje, przynajmniej ja taki mam pogląd, że w tych klasach mundurowych uczą byli mundurowi, czyli policjanci, żołnierze, albo często jeszcze w czynnej służbie, a jednak nie, niekoniecznie, bo też doszkolają się właśnie cywile. Dużo cywili się uczy młodzież mundurową?
Szczerze powiedziawszy, tak. Ja bym powiedział, że to jest tak mniej więcej pół na pół. Około 50% tutaj osób nie miało albo wcześniej w ogóle styczności z wojskiem, czyli nie służyła, ale z drugiej strony jest to bardzo dobre, bo wtedy mniej angażujemy tą kadrę wojskową, ona ma więcej czasu, żeby swoje zadania wykonywać. Trudno jest cywilowi wejść w te buty wojskowe? Czasami tak, natomiast kadra jest o tyle fajna, że dostosowuje się, tłumaczy, można każde pytanie zadać i nie mam pytań głupich. A te takie przyziemne rzeczy, 5:30, pobudka? Nie ma takich aż pobudek 5:30, natomiast trzeba trzymać się harmonogramu chociażby posiłków. No, czasami jest to uciążliwe, ale organizm się przyzwyczaja po 2-3 dniach. Teraz było szkolenie strzeleckie, ale tych szkoleń jest więcej, no bo przecież ta młodzież jeździ chociażby do lasów, ale w bagna, bytuje w bardzo dziwnych warunkach. To też musicie przecież znać. Tak, Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej również tutaj prowadzi takie szkolenia właśnie z bytowania w warunkach naturalnych, czyli można powiedzieć survivalu. I te szkolenia odbywają się co najmniej raz do roku, czasami 2 razy do roku. Kolejnym szkoleniem, które prowadzi tutaj Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, jest kurs kwalifikowany pierwszej pomocy i ten trwa najdłużej, bo to są aż 2 tygodnie. No i oczywiście dba też również o to, żeby później można było dokonać recertyfikacji tych uprawnień. Jak często je trzeba odświeżać? Co około 3-4 lata. To jest bardzo ważne szkolenie tak naprawdę, tej pierwszej pomocy, tak się przynajmniej wydaje. Dużo macie zajęć w szkole z dziećmi właśnie dotyczących pierwszej pomocy? Jeżeli chodzi o pierwszą pomoc, ona jest elementem edukacji dla bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o oddział przygotowania wojskowego, praktycznie wszędzie, gdzie nie pojedziemy, na jaki obóz nie pojedziemy, tam również są zajęcia z medykiem. Chociażby tak jak ostatnio byliśmy w Skwierzynie pod Poznaniem i tam były zajęcia dwukrotnie przeprowadzone właśnie z medykiem. Jaskółki szepcą, że teraz wakacje to wiadomo, ale po wakacjach kolejny kurs. Po wakacjach będzie kolejny kurs survivalowy, właśnie bytowania w warunkach naturalnych. Idziecie w bagna? Przewiduję to akurat plan kursu, żeby właśnie bytować, czyli spędzić trochę czasu w lesie, przygotować sobie tam posłanie, w jakiś sposób przetrwać. I tutaj akurat kadra pokazuje, jakie są te elementy, w jaki sposób wykorzystać to, co mamy i oczywiście pomaga, żeby było jak najwygodniej. Też życzę, żeby było bardzo wygodnie i ciepło w lesie i fajnej przygody. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję. Ze mną jest Kamila Rudnik, psycholog szkolny Zespołu Szkół Informatycznych. Czy psycholog w szkole jest potrzebny? Zdecydowanie. Szczególnie pokazał mi to ostatni rok pracy, kiedy tak naprawdę przychodząc do pracy 2 września, jak otworzyłam gabinet, no to zdecydowanie do tego momentu niezmiennie, no cieszę się dużym zainteresowaniem. Ile dni w tygodniu pani pracuje? Właśnie to jest bardzo fajne w Zespole Szkół Informatycznych, że mają uczniowie mnie do dyspozycji 5 razy w tygodniu. Jestem zatrudniona na cały etat, w związku z tym według dyżurów jestem dostępna od poniedziałku do piątku i naprawdę w bardzo zróżnicowanych godzinach, gdzie można mnie znaleźć w godzinach porannych, ale także jest moja praca również jest skierowana do rodziców. W związku z powyższym z dyrekcją ustaliliśmy, że jestem również do dyspozycji rodziców i takim dniem na ten rok szkolny była środa, kiedy między 14 a 18 każdy rodzic mógł się ze mną mówić. I przychodzili rodzice faktycznie? Również, tak. Mam to szczęście zdecydowanie, że no, pracuję z uczniami bezpośrednio, ale bardzo często no, potrzebni mi są też rodzice do współpracy, no bo nie oszukujmy się, to wszystko razem na siebie działa. Także niejednokrotnie gdzieś tam te wsparcie rodziców było potrzebne, ale też sami rodzice się zgłaszali. Na przykład porozmawiać o jakichś kilku ostatnich sytuacjach, które ich na przykład zaniepokoiły, bądź dopytać się, jak ja to widzę i czy ewentualnie oni jeszcze mogą wyjść temu naprzeciw. Jest tak trochę, bo
jeszcze do niedawna jakby wizyta u psychologa nie była jakby fajna. I to nie jest tak, i często traktowano, że jak ktoś chodzi do psychologa, to się pieści ze sobą, że nie powiem o innych aspektach, bardziej jakby negatywnych. To się zmienia? Czy faktycznie zaczynamy mieć do czynienia z takimi mięczakami? Nie, zdecydowanie. To jest na plus w moim przekonaniu, bo myślę, że tutaj pandemia bardzo dużo zrobiła złego. Dzięki temu wszyscy widzimy, w którą stronę to poszło i na dzisiaj dla mnie psycholog szkolny to jest takie must have w każdej szkole. Dodatkowo zauważam to też władze naszego kraju i od września wchodzi właśnie dodatkowa ustawa, która zobowiązuje wszystkie szkoły do właśnie posiadania psychologa szkolnego na konkretną tam część etatu. No to tak jak rozmawiamy, ZSI wpadło na to dużo szybciej i w związku z tym ja się gdzieś tam pojawiłam i podoba mi się bardzo to, że też uczniowie naszej szkoły są bardzo świadomi swoich potrzeb, swoich emocji. I też a propos tego, tych uczuć, że wstyd przyjść do psychologa, nie uważam, żeby tak było, ponieważ jakby tak było, to ja bym po prostu siedziała w pustym gabinecie. A może wpadają, bo mają fajną panią psychologa. Dziękuję. Mam nadzieję, że to jednak jedno i drugie. Niemniej jednak przychodzą, są otwarci, są jakby świadomi tego, a też jakby ja wychodzę temu naprzeciw, bo poza tym, że siedzę i czekam, tak, na tych uczniów, którzy gdzieś tam do mnie zgłaszają się osobiście, bądź piszą wiadomość przez dziennik, no to również ja do nich przychodzę na warsztaty, do klas. Również to ja do nich piszę wiadomość, tak? I na przykład wysyłam jakieś ciekawe materiały a propos psychologii albo jakieś wiadomości takie zachęcające, żeby odwiedzili to, tamto i tak dalej. Albo też zewnętrzne jakieś takie profilaktyczne kwestie, że na przykład ktoś tam zewnętrzny robi jakieś szkolenie, też ich zachęcam do uczestnictwa. Także naprawdę staram się być z nimi w takim kontakcie codziennym. No, ten cały etat mi na to pozwala. Także... Rzuciła pani hasło takie chyba kluczowe, pandemia. Jakie największe problemy popandemiczne ma dzisiejsza młodzież, o których możemy mówić oczywiście? Uogólniając. Wie pan co, ogólnie bardzo to się tak wszystko rozeszło na takiej zasadzie, że trochę ta rutyna została zdecydowanie zaburzona i ten powrót do szkoły, szczęśliwie w moim przekonaniu już, że cały rok jednak byliśmy bez tej pandemii, tam właściwie chyba miesiąc był wolnego maksymalnie, inaczej sama nie wiem, czy bym to wytrzymała, to dzieci zgłaszały mi najczęściej, no są jakieś aspekty właśnie stricte depresyjne, możemy mówić też o zaburzeniach odżywiania, ogólnie o w ogóle bardzo takim rozejściu się więzi wśród uczniów i przejścia na taki tryb bardzo online, że jednak bardzo ubolewam nad tym, że te dużo relacji zostało zaburzonych. Oprócz tego, tak jakby na co dzień, ten powrót do szkoły dla nich był bardzo trudny i nie ma co tutaj jakby ukrywać. I my ten rok teraz pracowaliśmy nad tym, żeby było im odrobinę lżej. No i takie same mamy dalsze plany. Długo będziemy odrabiali ten stracony czas pandemiczny, żeby wrócić do jakiejś takiej normalności? Bardzo trudno to powiedzieć, bo tak naprawdę jakby pierwsze badania są dopiero zrobione, gdzie pokazują te deficyty, z którymi się na bieżąco spotkaliśmy. Niemniej jednak, no tak jak powiedziałam, wzrasta ta świadomość ogromnie, nie tylko wśród uczniów, ale też wśród władz państwa. Dodatkowo ja sobie tak myślę, że zaczyna to być standardem, bo jeszcze chwilę temu pamiętam taką akcję w Polsce, że zbierano podpisy, żeby psycholog był obowiązkowo w szkole i to była inicjatywa uczniów w Polsce. Na ten moment natomiast już to zaczyna być standardem i jeszcze a propos naszej szkoły, co dumnie mogę tutaj zdecydowanie dodać, dyrekcja wyszła jakby naprzeciw, po pierwsze, że jednak ten cały etat zorganizowała od września, po drugie, problemem w moim przekonaniu w wielu szkołach jest kwestia braku
indywidualnego gabinetu dla psychologa szkolnego. My poczyniliśmy już pierwsze kroki w tym roku szkolnym, wykorzystując zasoby naszych uczniów, ponieważ mamy właśnie jedną z klas, która zajmuje się wystrojem wnętrz. I ogłosiliśmy konkurs na zorganizowanie takiego projektu gabinetu psychologa szkolnego i zrobiliśmy głosowanie. I uczniowie sobie wybrali ten gabinet, który mam obiecany, że będzie w przyszłym roku szkolnym. Także to jest, uważam, ogromna zasługa i ogromne takie wyjście naprzeciw potrzebom uczniów i to jest świetne. Pani Kamilo, zbliżają się wakacje. Czego życzyć uczniom? Czego powinien życzyć uczniom psycholog na wakacje? Już zaczęłam. wypisałam kilka wiadomości do osób, które gdzieś tam do mnie systematycznie przychodziły. Ja życzę tego, żeby doświadczali, odpoczywali i żeby czerpali z życia ile się da, ale żeby przy tym nie zabrakło rozsądku. Także tyle ode mnie. Dołączamy się do tych życzeń. No i od września, słuchajcie, to nie obciach. Wpadajcie do gabinetu psychologa. Tym bardziej, że taka pani miła i sympatyczna pani psycholog czeka na was. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.